Cześć moi kochani, witam was w grze Slime Rancher 2. Tak, słuchajcie, gra wyszła wczoraj, a dokładnie 22 września i chciałabym razem z wami zobaczyć, jak ona wygląda, więc zaczniemy sobie grę. Powiem wam, że nie grałam, nie widziałam za bardzo rzeczy, więc wszystko będzie takie, wiecie, świeże, nowe, wow. Na sam początek powiem może, że gra jest jeszcze we wczesnym dostępie, to znaczy, że mogą pojawić się jakieś bugi, może gra skraszować. A ja jestem tu po to, żeby pokazać wam, jak ta gra oczywiście wygląda. Jeśli się zastanawiacie w ogóle, czy warto ją kupić, no to po to będzie ten filmik, potem sobie ocenicie, czy będziecie chcieli ją kupić. O mój Boże, jak ta gra pięknie wygląda! O mój Boże, jakie cienie, jaka trawka! Rękę mam! O mój Boże, to mnie przestraszyło. Ta ręka mnie trochę przestraszyła. O mój Boże, w porównaniu do jedynki... No sama grafika już jest wow. Dobra, oczywiście będziemy mieli tutorial, jak tutaj wszystko robić. Ja to wszystko wiem! Proszę Pany, grałam w jedynkę. Dobra, zobaczmy, tak się wniemy. O, już są różowe! Jakie one są śliczne! Oj, nawet ślady zostawiają. Nie wiem, nie pamiętam, jak było w jedynce, co prawda, czy zostawiały. Ale o kurczę, jakie one słodkie są. Nie, wiecie co? Moim zdaniem... moim zdaniem one są jeszcze słodsze niż... O mój Boże, ta gra ma potencjał, ja mam nogi. O mój Boże, ja mam nogi, słuchajcie. No dobra, to już jest top tier gra w takim razie. Chodź tutaj, chodź. Weźmiemy cię i sobie wrzucimy nasz pierwszy slime. To będzie nasza farma. Trzeba wam nadać jakieś imiona. Trzeba będzie się tym zająć. Dobra, więc co się robi w tej grze oczywiście? Zbieramy slimy i sobie zbieramy ich, powiedzmy, kubki, za które możemy... wymieniać za pieniądze i w ten sposób stać się bogatym. Dobra, zobaczmy, jakie są... co jest śmieszne, sporo z nich wygląda jak już te, które mieliśmy w jedynce. Ale dobra, zobaczmy może... Dobra, chodźmy jeszcze tego jednego złapiemy. Skoro już tu przyszedł, to cię oczywiście zabiorę ze sobą. Kurczę, ale to miejsce pięknie wygląda. Wygląda, jakbyśmy byli w takiej szklarni. Super, bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że ja roślinki bardzo lubię. Dobra, waszą dwójeczkę jeszcze sobie wsadzimy tu. Mam nadzieję, że mi za szybko nie wyskoczycie. Więc proszę. O, jak najadę u góry, to też mi fajnie wyskakuje. Dobra, super, super, wyjecie wszystko. Zobaczmy, jakie są ulepszenia. Wysokie ściany. O, mogłabym to od razu... A nie, bo brakuje mi 10. Music box. Siatka, żeby nie wyskakiwały. O, to będzie fajne, jeśli znajdziemy takie specjalne slajmy. Nie będę mówiła, jakie. Dobra, są praktycznie takie rzeczy, które były już. O mój Boże, czym jesteś? Czy to jest mały kuciak? O, to jest mały kuciak! Gdzie uciekasz? Wezmę ze sobą. O mój Boże, jakieś łoki. Okej, okay, dobra. Słyszę już tu kurkę. Hej, kurko. To ty pójdziesz ze mną w takim razie też. Kurczę, ale ja nie mam was gdzie postawić w ogóle. To ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Do slime'ów was nie dam, bo was zjedzą. Czy tutaj mogę kupić... Co tutaj mogę kupić? O, może tak. Mogę standardowe na slime'y, mogę ogród. O, mogę też zagrodę dla was zrobić. Ale ja nie wiem, czy ja bym chciała to w tym miejscu robić. Na razie was ze sobą wezmę, najwyżej zostawię was gdzieś po drodze. No dobra, widzę, gra mi każe nakarmić slime z tym kurczakiem. Proszę, zjedz, smacznego. Nie chciałam, żeby to się tak skończyło. Na szczęście mały nic nie widział.
Dobra, sprzedam to od razu. Skoro gra tak chce, to proszę bardzo, to sobie sprzedamy. Za 10, okej, okay, proszę. No i super, sprzedam. Czy mogę już gro iść dalej? Bardzo bym chciała. Okej, okay, dobra, czyli mogę już iść dalej i eksplorować sobie tutaj cały ten świat. Też świat nie jest cały zrobiony, bo tak jak mówiłam, gra jest we wczesnym dostępie. Oni tutaj wszystko jeszcze poprawiają i dodają... Boże, jaka ta grafika jest piękna w ogóle! Dawajcie marchewki. Różowych nie chcę, różowe mam, ale wezmę sobie marchewki. Marchewki są supi. Kurczę, tam jest... Dobra, chodźmy tu, zobaczmy, co tutaj jest. Czy to jest woda? Ale ja nie mogę jeszcze wody, prawda? No nie mogę. A to co to jest? O mój Boże, nie! Chodź! O kurczę, ale fajnie. O nie, kurczaka nie wezmę! No trudno. Może od razu garden zrobię. Boże, jak to się nazywało po polsku? Ja zapominam polskich słów czasami. Dzień dobry. Ogród sobie zrobimy. Dobra, myślę, że to będzie dobry pomysł. Tylko w którym miejscu ja bym chciała mieć ogródek? Kurczę, no nie mam pojęcia, gdzie mogłabym chcieć. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj to wszystko wygląda, bo ja strasznie chaotycznie tutaj chodzę. Ojejku, nie, oddawaj. Takie fajne miejsce w ogóle, jak to ładnie wygląda wszystko. I tu jakieś tajemnicze zejście, którego się boję trochę. Dobra, co my mamy tutaj? Czy mamy tutaj więcej miejsc? Nie, nie mamy. Dobra, może na razie tutaj zrobię ogródek. Zrobimy, staćmy. Dobra, staćmy na razie. Tak. Chcę ogródek i sobie zrobimy to. Dobra, superowo. Kuciak, na razie będziesz pilnował tego drzewa, bo niestety potrzebuję miejsca. O, się tu ich więcej chodzi. Dobra, macie marchewki. Nie wiem, ile was jeszcze chciało. Dobra, mamy nasze slajmowe kubki. Dawajcie. Dziękuję bardzo. Idziemy to od razu, sprzedamy i... Lecę prosto, chcę zobaczyć od razu jakiegoś nowego slajma, żeby tutaj dodać. Może jakiegoś largo od razu zrobimy. Jestem ciekawa, co to jest ten taki żółty. Mam nadzieję, że to jest kolejny slajm, którego zobaczymy. Dobra, ale chodźmy, zróbmy to w takim razie. Bo mam nadzieję, że będą gdzieś tutaj bliziutko i że będziemy mieli do nich w miarę łatwy dostęp. Żebym oczywiście mogła je sobie wziąć. Dzień dobry. O Boże, jak fajnie wylatują. Hej, dzień dobry wam wszystkim. Dajcie mi to. Daj. Dobra, dziękuję. Jak zostawicie gdzieś jakieś coś, to ja chętnie sobie wezmę też. Ale proszę marchewek mi nie podjadać. Ja sobie sama je wezmę. Dziękuję bardzo. Jak ta gra pięknie wygląda. No nie mogę. One są takie słodkie. O kurczę, jakie fajne. W ogóle całe to miejsce jest piękne. No i proszę, mamy pięknego nowego slajma, którym jest króliczek. O mój Boże, jaki piękny. Mogę cię wziąć? Cotton slime. O mój Boże, wełniany. Dobra, sobie weźmiemy was. Chociaż nie, ja was nie potrzebuję. Ja potrzebuję wasze plorty. Jecie warzywa. Idealnie mam ze sobą marchewki, czyli wy stąd wyskakujecie. Zakładam, że stąd też. O mój Boże, jak to jest pięknie. O, mam plotę już jednego. Dobra, to sobie go od razu przywłaszczę. Jest też różowy. A to może przy okazji. Hej, słuchaj. Właśnie zjedz go. Chcę zobaczyć, jak różowy króliczek wygląda. O mój Boże, jesteś przepiękny. Nie no, takie od razu musimy sobie zrobić. Koniecznie. Dobra, muszę nazbierać marchewek w takim razie. I gdzieś tutaj te króliczki nakarmić, żeby mi różowe nie podeszły. No, jedz. Nie, różowy! Dlaczego ty taki jesteś? Nie podobało mi się to. Słuchaj, jedz. Dobra, dawaj. Ty też. Dawaj, szybko, jedzcie! Jedzcie, ja potrzebuję waszych! Czemu wy jeść nie chcecie? Ty spadaj, ciebie nie chcę. No dawaj, jedźcie. Dobra, dawaj. Tutaj jest jeszcze jeden, mam trzy. Jeszcze jednego bym potrzebowała. Proszę, masz, zjedz i daj mi, proszę. Dziękuję bardzo. Szkoda, że nie mają ulubionych napisanych, jakie są ich ulubione. To by na pewno mi ułatwiło sprawę, bym wtedy mogła razy dwa je dostawać.
Dobra, chodźmy dalej, zobaczmy, co tu jest. Skoro już mogę, na pewno jest więcej marchewek, które sobie wezmę oczywiście. O, więcej owoców. Są pogofy, to sobie je weźmiemy. Kuciaków nie chcę. A tutaj mamy notatkę. A nie, tutaj mamy mapę. O kurczę. Ale wielka ta mapa będzie. Ale będzie wielka ta mapa. Tutaj częściami można zobaczyć, jaki teren będzie. Jakaś wyspa w ogóle. Tutaj jest bardzo dużo odsłonięte. Ale pytanie, czy tutaj będzie można się dostać? Tu na pewno będzie można się dostać. Tutaj jest jakaś różowa kraina. Fajnie, podoba mi się. Fajnie. Oj, w ogóle z tyłu za nami coś jest też jeszcze. Dobra. Trzeba będzie to zobaczyć na pewno. Cześć, ale słodkie są wszystkie. O, dajcie mi to, ja sobie sprzedam od razu. Tego różowego też wezmę. O, i to wezmę. Daj. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zjeść, żeby dać mi pieniądze? Byłoby super. O kurczę, jakieś nowe warzywka. Dawaj, o nie. No to czwórkę. Sorry, wywalę cię. Wodna sałata. Okej. O kurczę, będę mogła jakieś skałki rozbijać, widzę jeszcze. Fajnie. Dobra, daj to. I daj to. Nie, ty tego nie będziesz jadł. Dobra, chodźmy może... Już więcej nie wezmę. Chodźmy może z powrotem do naszego domku. Skoro już się robi ciemno. Ile tutaj tych różowych króliczków jest. Jak to pięknie wygląda. Te sobie na sobie skaczą. Mój Boże, jesteście moje ulubione. Kocham was, kocham. Ojejku, robi się naprawdę ciemno. Muzyka też w tej grze jest świetna po prostu. Dobra, więc nasz plan jest taki... O kurczę, jak się światło w ogóle odbija fajnie. Bardzo ładna grafika jest w tej grze, muszę przyznać, no naprawdę. Bardzo, bardzo duża różnica względem jedynki na pewno. Dobra. Różowe króliczki. Dobra, będę miała... Na razie 4, bo się boję, że zaraz wyskoczę i będę musiała dokupić większą ścianę. A tego na razie bym nie chciała. Dobra, te sobie sprzedamy. I... Ile mam pieniędzy? Nie stać mnie na kolejny... W ogóle nie stać mnie na ściany najpierw. Wolałabym najpierw ściany dodać, żeby one mi na pewno nie wyskoczyły. Ale kosztują aż 260, a niestety nie stać mnie. Ale powiem wam, skoro jest noc, to znaczy, że są specjalne nocne slajmy, które też będą mogły nam plorty wyrzucić. I one powinny być już warte troszeczkę więcej pieniędzy. Więc postaram się też... je zdobyć. Akurat z tego, co pamiętam, one jadły warzywa albo owoce jadły. A to tak czy siak mam ich sporo. O, jak one pięknie świecą. Ojejciu. Proszę, daj mi tego. Daj mi. Dobra. Muszę pilnować, żeby różowe też nie podjadały. Tak, dobrze, pamiętam, jadły owocki. Proszę, daj mi. Wyrzuć. Dziękuję. Czy jest jakiś kolejny kandydat tutaj, czy tylko dwójka was lata? Chyba tylko dwójka. Co to jest? Jakie fajne. A, tutaj są research drones. Tutaj będą notatki zostawione. Ja niestety będę je pomijać, ale jeśli chcecie przeczytać, to proszę bardzo sobie zatrzymać filmik. Tutaj jest więcej wody. To słyszę, coś się dzieje, więcej rzeczy wyskakuje. O, plorty to ja chętnie... Aha, nie mogę, bo nie mam miejsca. No trudno. O, proszę. Ty też. Nie, poleciał tam daleko. Czy ja to podniosłam? Mam nadzieję, że podniosłam. Hej, słuchajcie, bo ja was potrzebuję. Masz zjedz? I ty też tamtego zjedz? Dobra, fantastycznie, super, dawaj. Okej. No ej, daj. Nie wiem, czy podniosłam. Panika. Czy ty zjadłeś? Jeszcze nie. Dobra, proszę, daj mi. Dziękuję. O, tutaj jest... Kurczę, no, nie mogę ich podnieść. Nie mam tyle miejsca. O, tu jest jeszcze więcej tego wszystkiego. Proszę, zjedz mojego owoca. Proszę, zjedzcie moje owoce. Błagam, potrzebuję więcej pieniędzy. Dobra. Dawaj. Gdzie on wyleciał? Tutaj, dziękuję bardzo. Czas na ciebie. A nie, ja nie mam już owoców. O kurczę. To proszę, muszę pozbierać wszystkie. Słuchaj, panie, potrzebujecie.
Dziękuję bardzo. Mam już ich 8. Tu jest kolejny. No różowego nie chcę. O, tutaj jest kolejny. Czy ty możesz mi... O, już się tar pojawił. To bardzo niedobrze. To znaczy, że muszę stąd jak najszybciej iść. A niestety nie wiem skąd... którędy do domu. Bo teraz nam się będzie bardzo źle działo. Niestety nie mogę się... Chociaż mogę się ich pozbyć. Obok jest woda. Mogę je uratować. Zrobię to. Zrobię to. Uratuję je. Nie! Co za różowego króliczka! Spadaj do wody. Chodź, ty też. Ty też, proszę mnie nie gryźć. Spadaj do wody. Ty też. Chodź, chodź, chodź. Gdzie jesteś? Gdzie on uciekł? Chodź tu, wracaj. Proszę cię. Dobra, dziękuję. Spadaj do wody. Jeszcze jeden. A ty skąd się wziąłeś? No gdzie mnie gryź? Gdzie on się podział? Tu jesteś, chodź tu. Nie, widziałam jak tam jest slajma. O mój Boże, morderca. Czy one się po prostu tak rozmnażają same z siebie? One się nigdy nie kończą. Chodź. Chodź, pójdziesz ze mną. Do wody, już. Czy to wszystko? Chyba wszystko. Dobra, to wyrzucę to i zbiorę te kotonowe w takim razie. Skoro to jest jedyne, co pozostało po tych wszystkich slajmach, to mi się bardzo podoba. Tak wodniście wygląda. Ciekawe, czy będą jakieś wodne slajmy w tej grze. Chciałabym zobaczyć, chociaż śmiesznie by wyglądały pewnie jak rybki. Dobra, chodźmy sprzedać wszystko to, co mamy. I zróbmy podwójne ściany, wyższe ściany, żeby na pewno mi moje różowe króliczki nie wyskoczyły. Okej, dobra, jeszcze tam siedzą, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, sprzedajmy wszystko po 30, aż o kurczę, to jest sporo, już mam bardzo dużo pieniędzy, jestem bogata. W skrócie jestem bogata w tym momencie. Ej, ej! Kolego! Proszę tu wskoczyć z powrotem. Dobra, trzeba kupić te większe ściany. Dobra, teraz już nie powinno być tak wam łatwo tutaj z wyskoczeniem. Czy mogę was nakarmić w ogóle? Tak, chcecie jeść, dobra. Proszę bardzo. Dziękuję. A, no tak, zapomniałam, że wy teraz będziecie mi podwójne dawać. No i super, bardzo się z tego cieszę. Jakbym wiedziała, jakie jest wasze ulubione jedzenie, to bym w ogóle razy 4 dostawała. Cały czas rozpraszają mnie te nogi, jakie przez przypadek zobaczę. W ogóle wyrosły nam truskaweczki. O, zmienia się nam cena, bo północ się zrobiła w grze. Okej, dobra, czyli teraz nam się opłaca różowe sprzedać. No, kotonowe już średnio, ale i tak je sprzedam. Okej. Chciałabym tą wodną sałatę też zasadzić, więc sobie kupimy kolejny ogródek. Okej, i sobie będzie rosła. Fajnie. Dobra, jak się mapę otwierało? Zobaczmy mapę. Tutaj jest jakieś przejście, tu jakieś przejście i tu jakieś przejście. Chciałabym te wszystkie miejsca zobaczyć. Co to jest? Bo nie będę ukrywać, jestem bardzo ciekawa. O, przy okazji marcheweczki. Oj, więcej tych! No, słuchajcie. Dzięki, zostawię wam tutaj, jakbyście chcieli sobie jeść czy coś. Dobra, macie. A my sobie pójdziemy tutaj i zobaczymy, co tutaj jest. Na pewno jest kura. I co to jest? Aha, tutaj będzie nowa krainka, taka kamienista, którą za ile możemy odblokować? No, trochę dużo, nie stać mnie, ale fajnie, dobrze widzieć, że tutaj jest przejście. Ciekawe, czy da się przelecieć jakoś wyżej. I oszukać trochę. No, ale dobra, nie będę tego robić, nie będę psuć gry. Zobaczmy, co jest z tej strony. Tutaj chyba jest kolejne jakieś takie przejście. Tak, i tutaj co mamy? The Archway. Okej, ojejku, jak to pięknie jest opisane, że takie tereny trawiaste, ale jako rainbow, jako tęczowe trawy tutaj są, polany takie. Super fajnie. I to też kosztuje 1800, też 1800 to kosztuje, dobra. Czyli zakładam, tu po prostu jest trzecie, też, które za 1800 mogę odblokować. I to będzie jeszcze jakaś kolejna. O kurczę, jakiegoś grzybka ma, czy to wygląda trochę jakbyśmy do jakiejś jaskini mieli wchodzić. The Den. Czyli tak, coś takiego powiedzmy. Okej, też 1800. No trudno. Może kiedyś mi się uda to odblokować. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, bo nie wiem, czy
czy będę chciała. Chciałam na razie wam pokazać, jak ta gra wygląda, bo jest świeżo po premierze i wiem, że wiele osób się zastanawia w ogóle, czy ją kupić. Więc jeśli wam się spodoba, pamiętajcie dać mi o tym znać w komentarzach oczywiście. Ja będę bardzo wdzięczna. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. No i pa, pa!